Siemanko moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj na szlaku do wodospadu Horsetail, czyli koński ogon. Dzisiaj trochę tak jako przewodnik z tą... jak ty masz w ogóle na imię? Amerykanka! No, z nią. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka. Wygląda na łatwe, ale nie jest, nie? Najgorzej jak wiesz, jak nagrywasz i wszystko wygląda na takie płaskie. Ja nie wiem, jak ja wbiegłem pod to ostatnio. No i jak się podoba? Bardzo fajnie. Tak? Bardzo fajnie i bardzo ładnie. Najlepsze jest to, że to jest ta najłatwiejsza część szlaku i Karolina w ogóle nie ma pojęcia, co jest dalej, nie, i co ją czeka. Słuchaj, ja już cię tak znam, że ja nie wiem, co mnie czeka, wiem. Nie wiesz. Zobaczycie zresztą. Zaskoczy się na pewno. No i zobaczcie sobie, tutaj idzie wodospad, aż tam na samą górę. Głównie ludzie tutaj się zatrzymują i wracają potem, ale my z Karoliną idziemy dzisiaj tam na sam szczyt, czyli jeszcze tak z godzinę mamy, żeby tam dojść. No i powoli zbliżamy się już do wodospadu, już mam nawet fajny widok na tą górną część i tutaj też kończy się ta łatwiejsza część szlaku i zobaczymy, czy Karolina da radę jakby z następną tutaj częścią, gdzie trzeba będzie się wspinać. Myślę, że da radę dzielnie tam do przodu. Tak ogólnie to udało nam się trafić taki moment, gdzie nie ma w ogóle dymu z pożarów w Kalifornii, bo wiatr najwidoczniej wieje w przeciwną stronę. I tutaj w ogóle nie ma dymu, tak jak widzicie za mną. Może tam troszeczkę tylko. Bo w Reno na przykład rano, jak wyjeżdżaliśmy, to już było siwo. W ogóle nawet gór nie było widać ode mnie z mieszkania. Także sytuacja tam jest trochę słaba. No ale tutaj, tak jak widzicie, jest idealnie. Robimy małe przemeblowanko na szlaku, ponieważ nam się nie podoba feng shui. Tomek, co robisz? Ale z ciebie było budowniczy. Kromek budowniczy. To będzie twoja miniatura. Mówię ci, stary, zostaw to, jakoś tam przejdę. Teraz najlepiej widać w ogóle, jak ten szlak wygląda. Że to nie jest taki spacerek, jak Karolina myślała. Dawaj, idziemy. Idziemy. Kochanie, zobaczcie, jaka wspinaczka. To nie wygląda tak stromo, ale jest mega stromo. Karolina dała radę. Mega stromo. No robi się ciekawo, powiem wam. Widoki coraz piękniejsze. Ale trasa też coraz trudniejsza.
coś do powiedzenia? Odebrało mi mowę i dech. Trochę wieje, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Pokażę wam widok, jaki jest właśnie na końcu tego szlaku. Zobaczcie sobie. Powiem wam, że Karolina dała radę. Już jesteśmy praktycznie przy jeziorze. Nawet bardzo nie narzekała. No i jak się podoba? Mega. Piękne widoki wszędzie. I zobaczcie, tutaj zaczyna się właśnie ten wodospad. W tym oto pięknym, małym jeziorku. Z bardzo czystą wodą, tak jak widzicie, woda jest krystalicznie czysta. Karolina, dałaś radę. High five. Yikes. Miejscówka jest naprawdę przepiękna. Jeżeli chcecie sobie właśnie zobaczyć więcej materiału tutaj z tego jakby szlaku i z tego wodospadu, to zapraszam właśnie do filmu, który będzie tutaj podlinkowany pod tym filmem, żebyście sobie mogli zobaczyć. Nagrałem tam cały szlak, jest bardzo dużo różnych ujęć z drona, także będziecie mogli sobie zobaczyć. Jeżeli jeszcze nie widzieliście właśnie tego starszego odcinka. Tak mówisz? No nie, spoko jest, nie jest jakaś lodowata. Okay. Właśnie widzisz, w ósemce jest to lepsze, że nawet jak woda podejdzie, to jeszcze trochę ten głos jest lepszy niż w siódemce. No i dobra, my się zbieramy już z nad wodospadu. Zajmie nam to pewnie ze 35, może do 45 minut, żeby zejść na sam dół. I jedziemy do South Lake. My jesteśmy właśnie blisko tutaj południowej części jeziora Tahoe i ogarniemy sobie tam jakieś jedzenie, jakiś taki późny lunch. Jeszcze nie wiem, co będziemy jedli, ale tam jest bardzo dużo różnych opcji, więc pewnie coś wymyślimy. I potem, po tym lunchu, pójdziemy gdzieś nad Tahoe, posiedzieć na plaży. Zobaczymy, jak będzie właśnie z parkingiem, bo tam no, na weekendach to czasami ciężko jest właśnie zaparkować, ale to zobaczymy. No i tak, jesteśmy wypompowani. Przynajmniej ja jestem zmęczony, nie wiem jak ty, Karolina. Ja jeszcze bym 3 razy tam biegła. Na pewno, no. Ale ile nam zajęło? Mniej niż godzinę, żeby zejść, nie? Może tak ze 45 minut. Już praktycznie jesteśmy przy samochodzie, także jedziemy zaraz coś zjeść. Wybieramy jedzenie właśnie w takiej restauracji Sprouts. Zdrowej restauracji. Tak, taka półwegańska, można powiedzieć. A i musimy nosić to badziewie, nie? Także słabo. Ale ja biorę breakfast special, a Karolina jeszcze myśli. Ja nie wiem, u mnie to jest, wiecie. No i dobra, mamy już jedzenie. Tym razem Karolina mnie posłuchała, wzięła to samo. Do tego mamy jakieś tam soki, jakieś smoothies, czyli takie trochę zdrowe jedzenie, bo jesteśmy fit. Tylko dzisiaj. Idziemy właśnie nad jezioro Tahoe. Pojedliśmy, to teraz pora poleżeć na plaży. Poczekamy do zachodu słońca, bo Karolina nie widziała jeszcze zachodu słońca nad jeziorem Tahoe. Dzisiaj wygląda tak, jakby miał być naprawdę fajny, no ale to zobaczymy. No powiem wam, jest 15:30, a tutaj dalej jest taka masówka trochę. Pełno ludzi wszędzie, tak jak widzicie. Ale tutaj akurat się zwalnia miejsce, więc idealnie.
No i tak, mamy miejsce na plaży, ale tak jak widzicie, dymu nam nie brakuje nad jeziorem. Nawet nie widać drugiego brzegu, trochę słabo, ale myślę, że zachód słońca powinien być fajny, kolorowy. Zgadzasz się? A o czym mówisz? O zachodzie słońca? A, no tak. Plaża, na której tak w ogóle jesteśmy, nazywa się Zephyr Cove i pokażę wam, jak to wygląda, bo to jest taka dosyć większa plaża. My jesteśmy tam, w tamtym końcu, a tutaj macie całą plażę i ona potem zawija tam do środka jeszcze i ciągnie się aż tam daleko za taki wielki statek, który możecie zobaczyć właśnie w oddali, i jeszcze w tamtą stronę kawałeczek. Także to jest bardzo duża plaża. Tutaj często odbywają się różnego rodzaju imprezy, także fajna miejscówka, żeby właśnie przyjechać sobie tutaj pochillować w ciągu dnia. Poszedłem po bluzę do samochodu, bo wieczory nad jeziorem Tahoe, powiem wam, są trochę chłodne, zwłaszcza teraz już sierpień, wrzesień, październik, to tutaj wieczorem temperatura potrafi spaść nawet do 10 stopni, więc mówię, wezmę bluzę, jeżeli mamy siedzieć do zachodu słońca i nawet po zachodzie słońca, żeby to nakręcić właśnie dla was, to mówię, bluza będzie idealna. No i tak, Karolina tutaj filmuje. Dla was. Dokładnie. Zachód słońca się zaczął. Ludzie już sobie poszli na chatę, więc jest idealnie. Prywata. Prywata, tak. No i dobra, moi drodzy, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Taka trochę niespodzianka wyszła z tą Karoliną. Mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy film. Jeżeli jeszcze na przykład nie subskrybujecie jej kanału, no to serdecznie zapraszam na kanał The Amerykanka. Karolina tam właśnie nagrywa bardzo dużo filmów związanych ze studiami w Stanach i jak w ogóle zacząć swoją przygodę ze studiami. Także musicie to na pewno sprawdzić. Zostawcie też łapkę w górę, jeżeli podobał wam się ten film. Nie zapomnijcie subskrybować, włączyć sobie powiadomień, bo będzie parę fajnych filmów. A myślę, że na dzisiaj to wszystko, także trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!